Cześć, cześć! Witaj serdecznie, Eligiusz Zróbek z tej strony, z miesiakmijony.com. Dzisiaj nagrywamy to wideo z innego konta, mojego pokoju, dlatego, żeby trochę to zmienić, bo cały czas jestem na tym samym tle, na mojej tablicy. No i tak pomyślałem sobie, że trochę się już chyba to znudziło. Co dzisiaj chciałem Ci powiedzieć? Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o kooperacjach joint venture. Kooperacje joint venture to takie fajne kooperacje, jeżeli masz produkt, który już zrobiłeś, a nie wiesz dokładnie jak się wypromować i Twój produkt jest dobry, to trzeba zaznaczyć. Wtedy zgłaszasz się do innych marketerów internetowych, którzy mają na przykład duże listy mailingowe i proponujesz im, że żeby po prostu Cię promowali. Czyli piszesz do niego, słuchaj, mam taki i taki produkt, możesz go sobie zobaczyć oczywiście. On sobie ogląda Twój produkt i proponujesz mu, słuchaj, jeżeli zaproponujesz swojej liście mailingowej, że wyślemy po prostu mój produkt ze wszystkimi wideo i tak dalej, to proponujesz, że dostaniesz z tego 50% zarobku. I to jest jak najbardziej dobry układ, dlatego że dzielicie się 50 na 50 i wiem, że na przykład mój Mark Anastazji, czyli człowiek, który mnie uczy tego wszystkiego, potrafi zarobić na takim webinarze naprawdę ogromne pieniądze, tak więc właśnie wypadło mi słowo mentor. Tak więc to jest, przecież ja mówiłem o joint venture. Właśnie, joint venture, tak. I właśnie z tym joint venture to jest tak, że, bo webinary, joint venture, to wszystko już mi się tutaj kotłuje w głowie. Robię tak, on się zgłasza do jakiegoś swojego przyjaciela i mówi, słuchaj, ja mam tutaj taki produkt, podzielimy się pół na pół. On go zapowiada, a Mark prowadzi webinar, który trwa półtorej godziny. I ten człowiek z joint venture, on praktycznie nic nie robi, tylko zapowiada po prostu Marka. Marek prowadzi webinar, jest na samym końcu sprzedaż i później dzielą się 50 na 50. Tak więc to jest bardzo dobra rzecz. Ja właśnie szukam teraz ludzi, którzy będą mnie promować. Tworzę już swoje własne produkty, pytam się codziennie ludzi, czego potrzebują, co jeszcze by chcieli uzyskać ode mnie. Rozpisuję to sobie wszystko i już mam dosyć duże rozeznanie, czego po prostu mój rynek potrzebuje. Tobie radzę zacząć to samo, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a jeżeli już robisz, to zawsze też jakaś nowa technika, żebyś mógł dobrze zacząć. Jutro pokażę coś ze swojego komputera. Jak robić fajnie i szybko grafiki i jak znaleźć pomysł na przykład, żeby zrobić taką grafikę, żeby dać ją do internetu, żeby dać jakiś cytat do tego i żeby się przy tym za bardzo nie męczyć. Ja takie rzeczy robię już przez komórkę i dosłownie zajmuje mi to na przykład na Instagramie, żeby zrobić coś takiego 5 minut dziennie i żeby to wysłać i żeby wstawić hashtagi i teraz nawet widzę na swoim telefonie, że mam nowe polubienie z Instagrama, tak więc to jest bardzo dobra rzecz. Co jeszcze zacząłem robić? Zacząłem robić właśnie filmy codziennie na YouTubie i zacząłem robić filmy, te same filmy wstawiam też na Facebooka, ale trochę inaczej je tam podrabiam. Tak więc jest tego sporo i zachęcam Cię, żebyś mnie oglądał. Daj suba, jeżeli oglądasz to na YouTubie. Daj lajka i komentarz, jeżeli oglądasz to na Facebooku. Fajnie będzie, jeżeli masz z czymś problem, wal śmiało, pytaj się mnie, a ja na pewno odpowiem na Twoje pytanie, względnie nagram wideo o tym, bo czemu nie? Trzeba pomagać ludziom i ja jestem skłonny do tego, żeby po prostu
udzielać takich informacji, które ja już wiem, a których ty może jeszcze nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć. Jeżeli masz ochotę na przykład na konsultację, to pisz do mnie śmiało, umówimy się, porozmawiamy sobie przez Skype albo przez Zooma, czego nie będziesz wiedział, ludzie tak ze mną robią i są bardzo zadowoleni, już mam pierwsze komentarze, że naprawdę to, co mówię, jest fajne i czerpią inspirację z tego. I ciebie też zapraszam, jeżeli jeszcze mnie nie znasz, napisz do mnie, a jeżeli ty nie napiszesz nawet, a polajkujesz to ja, uwierz mi, że napiszę do ciebie i cię zapytam, co słychać, bo taki po prostu jestem. Teraz się żegnam z wami, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Hej!